Siema, siema widzów, witam cię bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Z tej strony oczywiście KapelPP i dzisiaj was witam serdecznie w Robloxie, ponieważ jest to pierwszy odcinek z Robloxa i jesteśmy, słuchajcie, na trybie Roblox Skyblock. I słuchajcie, jak widzicie, co to w ogóle jest za wyspa. Wszedłem, słuchajcie, na tego Skyblocka i zostałem zaproszony do jednego z najlepszych graczy obecnie na serwerze, Killa Sandry Re. Ona ma 1,5 miliona końców, w ogóle to jest dla mnie jakaś niesamowita liczba. No, ja mam oczywiście zero. I słuchajcie, dzisiaj zwiedzimy sobie jej wyspę. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobra wyspa, chociaż ja w to nie gram tak naprawdę dużo. Może teraz zacznę. Zależy, czy wam się spodoba taka seria. Piszcie w komentarzach, czy chcielibyście więcej Robloxa. No a my, słuchajcie, lecimy pozwiedzać tą wyspę, bo jest naprawdę gigantyczna. I ogólnie wszystko tu jest zachowane w takim stylu, widzicie, jakiś zamek i tak dalej. No, wydaje mi się, że łatwe do zbudowania to nie jest. Ale ja się tam jeszcze za dobrze nie znam, mam nadzieję, że następne odcinki się z tej serii pojawią i wtedy, słuchajcie, coś wam ciekawszego powiem. No, na pewno będę rozbudował swoją wyspę, co nie? To na 100%, obecnie tam nic nie mam jeszcze, ale na pewno będzie niedługo odcineczek z tego, jak budujemy na mojej wyspie coś. No dobra, z tego co wiem, to daje nam, to jest taka autofarma, tak? Tutaj nas zbiera pomidorki. Ona ma w tych wieżach, ale to jest dobrze zrobione. W tych wieżach ma farmy. Idziemy na górę, słuchajcie. Tu są pomidory, tutaj mamy kolejne pomidorki. Tutaj też. Aha, czyli ona ma w każdej, słuchajcie, wieży osobną plantację. To jest mega niezłe, nieźle mega zrobione. Naprawdę, idziemy do kolejnej. I ogólnie po środku jest taki gigantyczny zamek, zaraz tam też przejdziemy. Naprawdę wyspa jest duża. No nie widziałem, przynajmniej ja sam, większej wyspy na tym trybie. Wydaje mi się, że to jest jedna z największych. Tutaj ma zboże, całą farmę zboża. Okej, tu jest gigantyczny park i tutaj też są jeszcze jakieś domki w ogóle. Do każdego domku może nie będziemy wchodzić, ale po kolei zobaczymy, co tutaj. Tu jest jakieś łóżko po prostu. Tu jest taki targ, co nie? Tutaj, o, widzicie, jakieś skrzyneczki. Tutaj jakiś targ cały zrobiła. Można sobie usiąść przy fajnym ognisku w ogóle. Niestety ja tu jeszcze nie mam dostępu do tej wyspy, jestem jedynie tutaj zaproszony na wyspę. Tutaj, słuchajcie, co my tutaj mamy w ogóle? Co to jest? To jest jakiś stone cutter. Czyli tutaj możemy, słuchajcie, jakieś kamienie nam przerabiać. Nie wiem w ogóle, o co tu chodzi. Tu są skrzynki, oczywiście w skrzynkach nic nie ma, bo nie jestem dodany. Ale dobra, lecimy, słuchajcie, w takim razie do kolejnej wieży, chyba nie ma sensu. No, chcę zwiedzić cały ten gigantyczny zamek. Także wbijamy do zamku. No i od razu tutaj jakieś meble kozackie. Można sobie usiąść, słuchajcie. O, może damy z pierwszej kamery. Piękny dół. Tu w ogóle ma chyba swój sklep, tak? Vending machine. I co my tu mamy? Węgiel za 50 końców. Nie wiem, czy to jest dobra cena, ale jeszcze tam na dół dał się zejść. Czekajcie. O. Okej, tutaj mamy Bufalktur Crystal, to jest bardzo rzadki przedmiot. I Swordfish. Też mi się wydaje, że to jest mega rzadki przedmiot. Aczkolwiek, wiecie, ja się nie znam, bo pierwszy tak naprawdę tutaj kroki stają w tej grze. Niedługo zobaczycie, że moja wyspa tak naprawdę nic tam nie ma. Tutaj widzę, przerabia coś z tą totemy. Tu ma jakieś. Wow, ale tu jest fabryka potężna, wam powiem. No, niezła. Tam na dół się schodzi, tak. Tutaj w sumie też są jakieś przepalary i tak dalej. No dobra, spoko. Idziemy na... idziemy na górę. Zobaczymy, co jest na górze jeszcze, bo bardzo mnie ciekawi góra. Tutaj jest najgorsze przejście pomiędzy tym. Dobra, lecimy na górę. I słuchajcie... Jakiś tron się zrobiła. O, proszę bardzo. Taki tronik. Ale jaja, dobry tron. Znakomity, dobra. Lecimy, słuchajcie, dalej. Co my tutaj mamy? Jakieś tutaj piecyki. Nie piecyki, ognisko. Tutaj kominki. O, kominek, tego mi słowa brakowało. Co my tu mamy w ogóle? Tutaj mamy, słuchajcie, jakąś plantację czegoś, grape wine'ów, to są winogrona w takim razie. No dobra, idziemy na górę w takim razie jeszcze pozwiedzać.
Tutaj mamy, słuchajcie, jakieś łóżko, które jest trochę lewitujące, że tak powiem. To jest niezłe. Lewitujące łóżko. Dobra, idziemy dalej. Co my tu mamy? Tarasiki jakieś superowe. No, trochę budowania tu jest, nie powiem, że nie ma, nie? O! Itemki. Niestety nie mogę ich wziąć, bo nie jestem dodany. Ale jakiś to wiem, z tego co wiem, to jest drogie. To jest drogi sprzęcior. No dobra, idziemy dalej zwiedzać. Co my tutaj mamy jeszcze? To krzesło się patrzy w ścianę. Idziemy na górę i okej, jesteśmy już, słuchajcie, na samym szczycie całej konstrukcji. Tutaj jeszcze wejdziemy wyżej na tę wieżę. Czekajcie, wchodzimy. O, spadłem. Co my tu mamy w ogóle? Stąd jest cały widok na gigantyczny zamek, ale trochę słaby ten widok, bo się blokuje o te bloczki małe. I tam, słuchajcie, jest ten targ. Nie jest to chyba jakaś największa wyspa, z tego co wiem, są większe, ale jest naprawdę bogata. No jest bogata, a raczej właściciel jest bogaty. Wydaje mi się, że można zrobić większą jeszcze, ale to naprawdę jest spora. Tam jest kolejny jeszcze plac niezagospodarowany, także na pewno coś tam będzie ciekawego. No dobra, także to byłoby chyba, słuchajcie, na tyle. Zwiedziliśmy całą gigantyczną wyspę. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszy odcinek i piszcie w komentarzach, czy chcielibyście więcej takich odcinków. Wow, co tu się stało? Co tu się stało? O ja! Co, na całą wyspę usunęła? O wow! Nie wiem, co się stało, ludziska, ale po prostu wyrzuciło mnie z jej wyspy, ponieważ odeszła, jak widzę, z serwera. Także no, niezły koniec, słuchajcie, odcineczka. Ja wam serdecznie dziękuję, to jest właśnie moja wyspa, na której jeszcze nic nie ma. W następnych odcinkach będziemy coś tu budować. Muszę ogólnie jeszcze ogarnąć, na czym ta gra w ogóle polega. Widzę, że tutaj trzeba handlować jakimiś rzeczami. Więc jeżeli chcecie więcej odcinków z tej serii, zostawcie łapki w górę oraz w komentarzach piszcie, jak wam się podoba ta gra i czy wygracie. Oraz jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to oczywiście klikajcie w czerwony guzik subskrybuj. I widzimy się w następnych odcinkach. Siemano!